Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy Twój nowy ulubiony makaron. Jest to fajny przepis dla wszystkich fanów masła orzechowego, ale nie tylko. Makaron tutaj mam 240 gramów dla dwóch osób. Możecie użyć dowolnego typu makaronu. Ja lubię spaghetti, dlatego używam makaronu spaghetti. Bazą jest masło orzechowe, dobre masło orzechowe. Polecam na przykład nasze masło orzechowe. Znajdziecie je na ekogram.pl oraz w sklepach Rossmann. Tutaj są dwie łyżki, 40 gramów. Sos sojowy, w moim przypadku jest to sos sojowy tamari. 4 łyżki, około 50 gramów. Syrop klonowy, tutaj jest takie dwie małe łyżeczki, to jest około 10 gramów, ale możecie użyć na przykład syropu z agawy albo po prostu cukru, jeżeli nie macie syropu klonowego. Zsiekana, taka zielona cebulka, tutaj są około 10 gramów takiej świeżej cebulki. Oliwa do smażenia cebulki, jeżeli chodzi o przyprawy, tutaj mam dwa ząbki zsiekane świeżego czosnku i pół łyżeczki chili, ale jeżeli lubicie ostre dania, dajcie sobie chili troszeczkę więcej. I tutaj jest jedna łyżka taka stołowa, około 10 gramów sezamu, który też dodamy do naszego przepisu. Zaczynam od ugotowania makaronu, a potem Wam pokażę, jak przygotować sos. Nagrzewamy patelnię, dwie łyżki oliwy. Jeszcze w międzyczasie odlałem, ważne, żeby nie zapomnieć, troszeczkę wody z gotowania z makaronu. Oliwa nam się nagrzała, wrzucamy cebulkę, dosłownie 30 sekund. I dodajemy kolejne składniki, masło orzechowe. Wyłączam już grzanie. Sos może się zrobić na takiej gorącej patelni. Sos klonowy. Syrop klonowy. Czosnek z chili. I nasz sezam. Dobrze mieszamy. I na koniec dodaję dosłownie troszeczkę wody z makaronu, tak z dwie łyżki. I dodaję makaron. Makaron mamy gotowy, przepis prosty i bardzo smaczny przy okazji. W całym domu pięknie pachnie masłem orzechowym. Jeszcze sobie ten makaron udekorujemy odrobiną świeżej cebulki z sezamem. I mamy obiad dla dwóch osób gotowy.